dla mnie ktoś, kto wierzy inaczej, wierzy w, może w tego samego Boga, ale wierzy jakby w inny sposób, to nie jest żaden problem. W Wielkiej Brytanii mamy bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o wielokulturowość. Sięga ono 40-50 lat. Myślę, że to dobry pomysł, aby dzielić się nim, a przy tej okazji zobaczyć, co nam się udało, a z czym wciąż mamy problemy. Czy istnieje w Polsce zapotrzebowanie na informacje na ten temat? Uważam, że tak. To jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się realizować w Polsce projekt Wielokulturowa Europa. Młodzi ludzie chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat innych kultur. Myślę, że to oni właśnie w szczególności zdają sobie sprawę ze zmian, które w nadchodzących latach nastąpią w społeczeństwie. W tej chwili Polacy, szczególnie młodzi, przechodzą przez trudny czas przewartościowywania tych kwestii, przemyślenia bo naszej tożsamości. Wielkie zainteresowanie innymi kulturami, które w Polsce się rozwijały, o tym świadczy, prawda? Że to, co zostało kiedyś ideologicznie z czasów komunistycznych wyeliminowane z naszej pamięci historycznej. Przede wszystkim żydowski wkład, bez którego trudno sobie w ogóle wyobrazić dzieje Polski, ale myśmy się jakoś nauczyli sobie to wyobrażać znakomicie. Traktujemy członków naszej własnej społeczności, Żydów, jako obcych. I to jest rzeczywiście bardzo niedobre, bo my musimy się nauczyć myśleć o swojej własnej tożsamości, jako o tożsamości znacznie bardziej skomplikowanej. Temu nie służyła świadomość, jaka się rozwijała w okresie zaborów, czy w okresie komunistycznym, gdzie świat był spolaryzowany, gdzie oceny moralne były ściśle związane z podziałem sztywnym na nas i na obcych. Raz, dwa, trzy, cztery. To znaczy prawa, stajemy na prawej, klaszczemy podwójnie, stajemy na lewej, klaszczemy pojedynczo. Prawa, dwa, trzy, cztery. Prawa, dwa, trzy, cztery. Prawa i lewa i prawa i lewa i. Rzeczywiście postawy antyżydowskie istnieją i jest ich bardzo wiele. Natomiast sądzę, że wynikają one z czystej ignorancji, po prostu z niewiedzy, nieznajomości, stworzenia takiego mitu, jakiegoś strasznego wroga, którego się zupełnie nie zna. No i to, co należałoby zrobić, to mówić po prostu więcej, dyskutować po prostu więcej, dlatego że Polska zawsze była krajem wieloetnicznym, wielonarodowym i nasza kultura opiera się na bardzo licznych wzorcach kulturowych, które rozwijały się tutaj. Chciałbym poprosić o jakieś refleksje na temat prowadzenia, redagowania takiego tak naprawdę niszowego magazynu, jakim jest Midrasz w Polsce. U nas nie ma paragrafu aryjskiego. U nas nawet nie Żydzi mogą pisać, redagować, a nawet czytać. No. Jesteśmy pismem niszowym, ale niszowym inaczej. Jak wynika z badań, któreśmy kiedyś zrobili, połowa naszych czytelników to są nie Żydzi. Zresztą oni akurat chcieliby mieć w Midraszu więcej Tory, a Żydzi więcej literatury. No i dojść do człowieku i dogodź czytelnikom, tak? A najbardziej oczywiście marzę o tym, że jeżeli już kiedyś będę musiał pójść do dentysty, to żeby przypadkiem zobaczyć Midraszu albo Gali, żeby to się wreszcie zbanalizowało. Nie ma żadnego powodu, żeby z kimkolwiek o tym rozmawiać, no bo o czym, no? Tak samo jak się, nie wiem, nie dyskutuje o wiadomościach wędkarskich, tak? Więc ja bym bardzo chciał, żeby Midrasz to były takie wiadomości żydkarskie. Ja bym chciał, żebyśmy byli taką żydowską przyjaciółką. Czyli ja muszę się przyznać, że mnie właściwie na Warszawie w ogóle nie zależy, ani na Krakowie. Bo tam jak ktoś chce się dowiedzieć rzeczy żydowskich, to i tak się dowie, są źródła, są miejsca i tak dalej. No to jest mnie wściekle zależy na Hajnówce, no, na Leżajsku, tak? Na takich miejscach. I to, że Midrasz tam dociera, to jest dzika satysfakcja. Sprzedajemy 2,5 tysiąca, czyta nas kilkanaście tysięcy ludzi. Moglibyśmy sprzedawać dużo więcej, gdybyśmy mieli pieniądze na kampanię promocyjną, ponieważ stale napotykam na ludzi, którzy nie wiedzieli, że jest Midrasz, i dowiadują, zaczynają czytać. Z tym, że reklamodawcy potencjalni, do których uderzam, mi tłumaczą nie tak, że to jest niski nakład, tylko mówią, panie, jak się będę pana reklamował, to może jakiś klientów przez to zyskał, ale na pewno stracę, to mi się nie opłaca. Zarazem czteroosobowa redakcja nie jest w stanie wyrobić i my nie wyrabiamy. Dzwonią czytelnicy wtedy, że co to jest. No to ja mówię, panie, to weź pan za pronumeruj. I nieodmiennie słyszę to samo. Ja nie chcę być na niczyjej żydowskiej liście. Ja do pana, panie redaktorze, mam zaufanie, ale czy pan mi zagwarantuje, że ta lista nie trafi do kogoś? Polacy się dzielą i to bardzo wyraźnie się dzielą na tych, którzy mają owe skłonność do antysemickich deklaracji,
co nie do końca się też pokrywa z rzeczywistymi postawami w życiu i do tych, którzy mówią, to jest po prostu głupota albo coś złego, co należy odrzucić. I w punkcie wyjścia mamy już tę dwudzielność. Zresztą w tej polaryzacji postaw ja bym patrywał nadzieję bardzo wyraźną na przyszłość, bo jeżeli ma się takie silne i przeciwstawne postawy, to trzeba o nich mówić. Można być Żydem, będąc pochodzenia żydowskiego, czując się Polakiem, mieszkając w Polsce. I można być Żydem, na przykład zajmując się dziejami Żydów. I to jest na przykład taka sytuacja, która bardzo często mnie się zdarza. Ponieważ w świadomości, ja pracuję w Żydowskim Instytucie Historycznym, zajmuję się dziejami Żydów. I w świadomości takiej bardzo popularnej, no, jeśli ktoś się zajmuje dziejami Żydów i jeszcze pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym, no to przecież musi być Żydem. I powiem szczerze, mnie to akurat nie przeszkadza, ale mam takie poczucie lekkiej zazdrości wobec moich kolegów historyków, którzy zajmują się Czarną Afryką. Zauważyłam, że antysemityzm w naszym mieście jest o wiele silniejszym zjawiskiem teraz, aniżeli w czasach, gdy mieszkali tutaj Żydzi. Fakt, że antysemityzm istnieje w państwach czy miejscach, w których nie ma społeczności żydowskiej, jest doskonałym przykładem, jak funkcjonuje stereotyp. Uważam, że istotą stereotypu jest brak jakiegokolwiek związku z rzeczywistością. Oto dlaczego ludzie opowiadający krzywdzące, stereotypowe dowcipy o Żydach zaznaczają równocześnie swój dystans do opowiadanych historii, mówiąc: ach, ale jeden z moich najlepszych przyjaciół jest Żydem. Stereotyp to rodzaj wyobrażenia, uprzedzenia, które pozostaje bez związku z faktami i które może zaistnieć niezależnie od osobistego doświadczenia. Ostatnie oskarżenie o mord rytualny to był rok 1946 i doprowadziło to do pogromu w Kielcach. Natomiast w latach 70. te oskarżenia pojawiają się znowu, ale nie wobec ludności pochodzenia żydowskiego, bo Żydów już nie było, ale wobec Romów. To wtedy Romów zaczęto oskarżać o to, że porywają dzieci, że będą te dzieci sprzedawać. Straszono Romami, którzy chodzą po wsiach, oferują różnego rodzaju towary. Więc wydaje mi się, że jest tworzony pewien archetyp. Archetyp innego, który jest zły, którego trzeba się obawiać. No i pewien rodzaj oskarżeń po prostu z jednej na drugą grupę jest przenoszony. Czy wszyscy u Was mają taki kolor skóry jak Wy? Tak. A jego żony? Też tak. A zawieracie małżeństwa? Nie. A czy kobiety u Was są w rządzie? Tak. A czy... Jesteście jakieś bardzo niespójne informacje. Jedni nic nie mówią, jedni mówią na te same pytania, odpowiadają tak, inni nie. Czy są nieufne wobec obcych kobiet? Nie. Czyli ufają obcym kobietom? Nie. To dlaczego z nimi rozmawiają? Czyli są w stopie.